Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Kto zgadnie, gdzie jesteśmy, to znaczy po tytule już możecie rozpoznać, już na pewno wiecie, gdzie jesteśmy. Ja dzisiejszy dzień spędzam w Mediolanie. Jak możecie też sami zauważyć, jest pusto. Bo dzisiaj jest 7 grudnia, a 7 grudnia to ważne święto patrono w Mediolanie, czyli San Ambrogio. Wiele ludzi nie pracuje, szkoły są zamknięte, no i dlatego są też pustki. Dojechałam bez problemu. Już są choinki wszędzie. Zaraz Wam pokażę też tą w galerii Vittorio Emanuele, zawsze, co roku, robioną przez Zwarowski. I tyle. Zaczynamy vloga. Dojechałam specjalnie godzinę wcześniej do Mediolanu. Po pierwsze myślałam, że będzie też duży korek, a na koniec okazało się, że korku nie było. Jest pustka, więc mam godzinę czasu, zanim zacznę pracę. Widzę zapaloną choinkę Zwarowski. Wczoraj wieczorem było to takie uroczyste tutaj. Właśnie zapalenie choinki, zapalenie wszystkich świateł, takie uroczyste. Na pewno było tu bardzo dużo ludzi. Są też Mercatini di Natale. Od 1 grudnia na Piazza Duomo możecie znaleźć budki drewniane, w których możecie kupić sobie różne pamiątki świąteczne. No klimat jest. Na pewno w ciągu dnia, tak rano, odczuwa się to mniej, ale ja wyjdę z pracy bardzo późno, o 7 wieczorem, więc będzie już ciemno i wtedy na pewno już wszystko będzie oświetlone. I mam nadzieję, że Wam to pokażę, że nie będę tak wykończona, że nie dam rady. A teraz idę na jakąś kawę, bo mam na to czas. Mam trochę czasu jeszcze, więc wybiorę się na pyszne cappuccino do Kraków. Grazie. Cappuccio wypite i muszę przyznać, że było naprawdę warte pycha. Polecam. Za cappuccio u Kraków zapłaciłam sojowe cappuccio przy barze 2,20 €, więc nie było to bardzo drogo. Oczywiście jeśli siądziemy sobie do stolika, to zapłacimy już 8 albo i nawet 10 €, ale warto się tutaj zatrzymać, bo naprawdę pycha, idealnie zrobione. Dzisiaj jest święto w Mediolanie, jest święto San Ambrogio, więc jest to patronat Mediolanu. Wiele osób dzisiaj nie pracuje, wiele biur jest zamkniętych, dlatego Mediolan jest trochę pusty, bo jak na 9:30 rano, no to jak możecie sami zauważyć, jest w miarę pusto, dość spora turystów, więc myślę, że to ich tutaj dzisiaj będzie można spotkać. A dlaczego ja jestem w Mediolanie? Dlatego, że dzisiaj czeka mnie ważny dzień pracy. Otóż dziś wieczorem jest inauguracja bardzo ważna, Scala di Milano, czyli opery w Mediolanie, i jest to takie bardzo ważne wydarzenie ze względu na to, że przyjadą tutaj wszystkie osoby najważniejsze z Włoch prawie. Będzie też prezydent Włoch, będzie bardzo dużo ważnych osobistości. Bilety Kosmos kosztują naprawdę bardzo dużo. Sprawdzaliśmy z Franceską, niektóre dochodzą nawet do 3-5 tysięcy za osobę. Dlatego dzisiaj będzie czekało mnie naprawdę dużo pracy. Nie wiem, ile osób będę malować, nie wiem, czy będę mogła to nagrać, ale jeśli cokolwiek mi się uda nagrać, to na pewno tutaj to wrzucę. Zaczynamy nasz dzień. Trzymajcie kciuki! Idąc w stronę salonu, zauważyłam też, że tutaj po drodze jest choinka zrobiona przez Dior. No jest przepiękna. Na pewno będzie jeszcze piękniejsza wieczorem. Postaram się Wam ją ująć, bo widzę, że dopiero kończą panowie dekoracje. Także jeszcze chyba nie jest skończona. No, będzie magia dziś w nocy. Czy widzicie te detale? Widzicie, że ona jest zrobiona z butelek J'adore? Super! Dojechałam do miejsca pracy, teraz jeszcze nikogo nie ma, więc mogę nagrać. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że zrobiłam sobie wczoraj w nocy paznokcie na szybko, żeby mieć eleganckie czerwone, a dzisiaj rano zauważyłam, że one są fuksja. To jest taki letni, piękny kolor, więc nie pasuje jak na okazję, no ale cóż. Tak to jest, jak się robi paznokcie o 10:30 w nocy. Ja wyszłam na chwileczkę z pracy, mam przerwę, bo tak naprawdę największy boom zacznie się o godzinie 1:30, 2:00, bo inauguracja zaczyna się od 5:00, 6:00 wieczorem. Także wiadomo, rano mieliśmy jeszcze w miarę trochę luzu, a po południu to już będzie ogromne zamieszanie. Dużo ludzi, którzy robią zdjęcie choinki Diora, bo jest naprawdę piękna, zrobiona z małych buteleczek. Mam czerwony nos, jest zimno. Dzisiaj jak przyjechałam, to był tylko 1 stopień. Teraz nie wiem, ile jest. Trochę więcej, ale nie dużo więcej. Kochani, zobaczcie, co się dzieje. Ile policji, ile kontroli. Bo to właśnie dzisiaj tutaj Scala, La Scala, odbędzie się właśnie inauguracja. Przyjadą tutaj bardzo ważne osoby, więc będzie dużo ochrony. No, zamieszanie będzie ogromne. Nie wiem, czy uda mi się dziś wieczorem coś dla Was nagrać. Dzisiaj rano nie było nikogo, a teraz zobaczcie, jakie tłumy. Dziś wieczorem to w ogóle będą tłumy, ale to wszystko turyści, bo większość mieszkańców Mediolanu wyjechało na długi weekend. Na zakupy świąteczne na pewno polecam wybrać się do galerii Rinascente. Znajdziecie tutaj naprawdę największych stylistów. Dolce Gabbana, Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Lancôme i wiele, wiele innych. Ale tłumy tu są zawsze ogromne. Salve, posso lasciare una fragranza? Skończyłam, wyszłam właśnie z pracy. Mam nadzieję, że uda mi się dojść do metra, bo jest tyle ludzi, że szok, nie można przejść. Wszystko zablokowane. Nie mogłam niczego nagrać w trakcie malowania, bo niestety był zakaz. Także zobaczcie, ile wszędzie policji, kontroli. Nie wiem, czy to widzicie. Przejście o tej godzinie po Mediolanie podczas właśnie takich eventów to jest jakaś masakra. Ale nawet na Fashion Week nie widziałam tyle policji, tyle kontroli. Ale to dlatego, że no, są tu najważniejsze szychy, jeśli chodzi o głowy państwa. To dlatego tak kontrolują. No niestety. Mam nadzieję, że dojdę do metra. Brakuje kilkaset metrów tylko. Także wracam do domu. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Zobaczcie, jest ile ludzi. No szok. Pomyślę, że dzisiaj rano nie było nikogo, a teraz nie da się przejść. Tak ludzie się popychają, a za chwilę mi telefon spadnie. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Wiele nie mogłam nagrać, ale że takie krótkie vlogmasy też są fajne. Pędzę do domu do dzieci. Zajmie mi to jeszcze z 1,5 godziny. Dzień był męczący, ale Milano o każdej porze roku, o każdej porze dnia jest piękny, prawda?